Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj, jak widzicie po tytule, na test produktów marki Lanvena. Powiem Wam, że jestem niesamowicie ciekawa Waszej opinii, co Wy będziecie sądzić na temat tych produktów. Ja je mam już od jakiegoś czasu, niedługo, ale większość z nich, tak naprawdę wszystkie oprócz jednego produktu, już testowałam wielokrotnie, już mam na ich temat zdanie. Więc dzisiaj razem z Wami zrobię sobie takie domowe spa. Będzie to typowa pielęgnacja, będą produkty tutaj oczyszczające twarz, nawilżające, będzie maska do twarzy, będą ampułki, też takie właśnie anti-aging i nawilżające. Więc dzisiaj przetestujemy sobie razem te produkty i pokażę Wam, jak one działają, czy też nie działają. Zacznijmy od płatków oczyszczających. Mam ich dwa rodzaje, płatki na nos typowo i płatki, które możemy sobie wykorzystać na brodę, bądź też tutaj na czoło, na okolice między brwiami. Ja akurat, jeśli chodzi o mnie, mam rozszerzone pory i w tej strefie i robią mi się często wągry właśnie na brodzie, na nosie i tutaj przy nosie. Szkoda, że właśnie nie ma czegoś tutaj, na tą okolicę. Chociaż wiem, że marka Lanvena ma też taką maskę czarną, właśnie z węglem, ma mi białą, taką typową właśnie oczyszczającą pory, więc to możecie sobie sprawdzić, jeżeli macie ochotę. Natomiast ja sobie właśnie wybrałam płatki takie oczyszczające na tą okolicę i jeszcze dodatkowo w tym samym czasie przetestujemy sobie płatki pod oczy. Ja z nimi, powiem Wam szczerze, wiązałam bardzo wielkie nadzieje, bo to miały być płatki, które miały przede wszystkim rozjaśniać cienie pod oczami i na tym mi zależało najbardziej. Mają być to takie płatki też nawilżające, anti-aging, ujędrniające właśnie tutaj całą tą okolicę wokół oczu. Jeśli chodzi o cienie pod oczami, mam wrażenie, że są one jaśniejsze, natomiast jakiegoś bardzo spektakularnego efektu nie widzę, więc nałożymy sobie te płatki, wszystkie trzy rodzaje naraz, żeby zaoszczędzić czas. Co mi się spodobało, to to, że wszystkie produkty marki właśnie Lanvena były porządnie zapakowane. Nie dość, że mają na przykład takie właśnie kartonowe opakowania, to jeszcze one były zafoliowane. Dodatkowo te płatki pod oczy tutaj też miały folię i dołączona do nich była pęsata, którą gdzieś oczywiście zgubiłam, więc będę dzisiaj aplikować dłońmi, natomiast właśnie wszystko było bardzo, bardzo higieniczne. Z tego też, co wyczytałam na opakowaniu, produkty nie są testowane na zwierzętach, więc to jest też na plus tej marki. Jeśli chodzi o Lanvena, ja swój pierwszy kontakt tak naprawdę mam właśnie z ich produktami teraz, a poznałam tą markę dzięki Asi, prawie idealnej, która testowała właśnie też dosyć ciekawe produkty na swoim kanale. Jak nie zapomnę, zostawię Wam linka do Asi i do jej filmu właśnie w opisie pod moim filmem, żebyście mogły zobaczyć, jakie ona produkty testowała, szczególnie, że Asia była zadowolona i jak rozmawiałam z nią po jakimś tam dłuższym czasie od tego testu, mówi, że widzi jeszcze lepszą różnicę, że te produkty przy dłuższym stosowaniu dają u niej jeszcze lepsze efekty niż właśnie przy takim jednorazowym teście. Ja moich produktów też już używam ponad chyba tydzień, półtora tygodnia, jakoś tak. Jeśli chodzi o te płatki, które aplikuję teraz, ja ich używam codziennie rano. I zobaczycie też przebitkę za chwilę, jak moja twarz w ogóle wyglądała przed zaczęciem stosowania tych wszystkich produktów. Jestem ciekawa, czy będziecie widzieć jakąś różnicę. Jeśli chodzi o te płatki, to są, ja je nazywam takie rybki. Bo one tu mają takie, jakby takie rybie ogonki. Wiem, pewnie większość z Was powie, że to przecież wcale nie są rybki, no ale ja tak sobie właśnie na nie mówię. I raz mi się one aplikują świetnie, że w ogóle nie odchodzą, trzymają mi się super, a raz je nałożę tak, że niestety się odklejają. Chodzi o te płatki, mam takie mieszane uczucia. Powiem Wam szczerze, że spodziewałam się jakichś zaskakujących efektów. Jest nawilżenie, natomiast nie jest ono jakieś spektakularne. Jeśli chodzi o zmniejszenie cieni pod oczami, to mam wrażenie, że delikatnie. Myślę, że spodziewałam się zdecydowanie większego efektu. Podobno ta wersja druga, która jest żółta, jest jeszcze lepsza. Przynajmniej dużo dziewczyn je zachwala. Nie wiem, ja wybrałam właśnie tą niebieską na moje cienie pod oczami. No i takie mam mieszane uczucia, że nie są jakieś tragiczne, natomiast też spodziewałam się bardziej spektakularnego efektu. Więc teraz nałożyłam sobie właśnie te płatki pod oczy, typowo rozjaśniające cienie pod oczami, nawilżające, ujędrniające i działające anti-aging. Natomiast mam tutaj też przygotowaną wodę i zaaplikuję sobie teraz właśnie te płatki. Jeśli chodzi o płatek na nos, to tutaj w środku mamy jedną sztukę. Bardzo fajnie się rozrywa to opakowanie.
i ten płatek wygląda po prostu tak, o, i będziemy sobie tak aplikować na nos. Musi być oczywiście okolica na nosie zwilżona, żeby się ten płatek nam dobrze skóry złapał. Jeśli chodzi o te płatki właśnie na czoło i na brodę, to tutaj w środku też mamy jedną sztukę, więc ja sobie muszę po prostu dwa opakowania otworzyć, żeby mieć właśnie dwa płatki na tą okolicę. I te znowu wyglądają w ten sposób. O. Więc jeden sobie przykleję tu, drugi sobie przykleję tu. I będziemy właśnie nawilżać się i jednocześnie oczyszczać się. Powiem Wam, że ja tych płatków używałam i dają dosyć podobny efekt jak płatki z Elbiotiki, które dosyć lubiłam jakiś czas temu i testowałam Wam je na kanale, bo one rzeczywiście wyciągają, nie wyciągają wągrów, może jakoś też właśnie spektakularnie, nie dają jakiegoś zachwycającego efektu, ale nie można powiedzieć, że one nie oczyszczają wcale, więc myślę, że dla dziewczyn, które mają niewiele właśnie zaskórników, to myślę, że będziecie zadowolone. Ok, wszystkie trzy płatki mam, więc aplikuję. Teraz wyglądając tak niesamowicie śmiesznie i dziwnie, uciekam na 15 minut, mamy godzinę 9:40, więc do za 50 zostawię sobie to wszystko na twarzy, a później zdejmiemy sobie te płatki i przejdziemy do kolejnych produktów. Mam tylko nadzieję, że w tym momencie nie przyjdzie ani kurier, ani listonosz. Płatki zdjęte, powiem Wam, że nie do końca były wysuszone te oczyszczające, więc proponowałabym, jeżeli je delikatnie moczycie od góry, bo nie chcą Wam się do końca przykleić do twarzy, lepiej je zostawić troszkę dłużej. Powiem Wam, że najlepszy efekt, jaki teraz uzyskałam, jeśli chodzi o oczyszczanie, widać na czole, bo ostatnio czyściłam sobie tylko brodę i nos, więc dzisiaj nie miałam za dużo wągrów, natomiast tutaj na tej okolicy troszkę ich było i widać po tym płatku po prostu, ile wyszło, jakieś też suche skórki tutaj widzę, więc jeżeli mi się uda, to zrobię Wam właśnie zbliżenie na ten płatek. To będzie dosyć nieprzyjemne, więc dla widzów o bardzo takich słabych nerwach proponuję ten fragment pominąć. Natomiast rzeczywiście po tym płatku widać, że one działają. Mój nos i brodę czyściłam dosłownie chyba 3 dni temu, więc tutaj za dużo do oczyszczania nie było, natomiast też coś tam powychodziło jeszcze, co nie wyszło już ostatnim razem. Teraz na taką oczyszczoną twarz nałożę sobie maseczkę, która ma być witaminowym serum, a dokładnie mamy tutaj serum z witaminą C, jest to maska w płachcie, tak ona wygląda. Te maseczki można kupić w zestawie. Jeśli chodzi o tą maskę, ona ma być przede wszystkim maską rozjaśniającą, nawilżającą i dodatkowo ma ona regulować pracę gruczołów łojowych, czyli ma powodować, że nie będzie się nam tak mocno sebu na twarzy wydzielać. Trochę ciężko mi się ją otwiera. I dobrze, że tu mam nożyczki. Jednak zdecydowanie łatwiej będzie mi nożyczkami. Wydaje mi się, że tej substancji, tej esencji jest w środku bardzo dużo, bo tutaj mam wrażenie, że ta maseczka cała pływa, więc to jest na plus. Im więcej tej esencji, tym lepiej, bo można sobie spokojnie jeszcze wklepać w szyję, czy też w dekolt. Maska wygląda tak, tutaj jest na takim białym jakby, takiej białej jakby folii ta maska umieszczona. Ok, maska nałożona, zostawiam ją sobie na twarzy na 15-20 minut według producenta. Dzisiaj mam tą maskę pierwszy raz na twarzy, jestem bardzo tak pozytywnie zaskoczona jakością tego materiału. Jest bardzo taki delikatny, przez co bardzo dobrze się dopasowuje do twarzy. Ja lubię, jak maseczki tutaj na brodzie dobrze leżą, a nie odchodzą i ta tak rzeczywiście całkiem dobrze leży. Tutaj ta okolica przy oczach i przy nosie też jest dla mnie istotne, to żeby te maski nie odchodziły, ta też tego nie robi. Trochę na brodzie jest dla mnie za duża, może bym mogła sobie ją troszkę bardziej jeszcze tu naciągnąć. Natomiast sama w sobie bardzo dobrze leży, no i zobaczymy, czy w ogóle będzie dawać jakiś efekt na mojej twarzy. Po jednorazowym użytku też się nie spodziewam cudów, mam jeszcze ich kilka do zużycia, więc zobaczymy, jak się sprawdzi przy dłuższym stosowaniu. Natomiast mam nadzieję, że przy pierwszym użyciu już będzie jakiś widoczny efekt, więc ja zostawiam maseczkę na twarzy i widzimy się za 20 minut. Wracam po 20 minutach. Trochę odmówienia mi się tutaj maseczka poruszyła.
i poodklejała, ale ogólnie się trzyma całkiem nieźle. I co jest też fajne, to to, że ta maska nie wyschła w ciągu tych 20 minut tak szybko. Miała naprawdę bardzo dużo tej esencji. Ja często nakładam sobie na szyję taką maskę i na dekolt już po nałożeniu po prostu na twarz. Ona jest jeszcze, wiecie, do wykorzystania, bo ona jest jeszcze bardzo mokra, więc spokojnie możecie sobie jeszcze właśnie nałożyć ją na inne miejsca, jeżeli macie taką ochotę. No i przyjrzyjmy się, czy coś się zadziało. Wmasuję sobie jeszcze resztkę tej właśnie esencji. Nie wiem, czy wy to widzicie, bo przede mną jest nie dość, że lampa, to jeszcze jest okno, ale mam wrażenie, że bardzo ładnie jest moja twarz rozjaśniona i tu gdzieś przy nosie miałam takie troszkę większe zaczerwienienia, nie jakieś, wiecie, straszne, ale miałam zaczerwienienia, bo mam właśnie wrażenie, że to zaczerwienienie jest jakby złagodzone i nie jest już ta twarz w tych miejscach taka bardzo czerwona. Jest fajnie wygładzona i dodatkowo bardzo, bardzo mocno nawilżona. To jest zdecydowanie jej plusem. Jeżeli chodzi o regulację wydzielania sebum, to myślę, że tutaj wypadałoby ją przetestować co najmniej kilkukrotnie, więc tutaj w tej kwestii się nie wypowiem. Natomiast jest niesamowicie moja twarz nawilżona, rzeczywiście rozjaśniona, tak jak mówię, nie wiem na ile wy to widzicie, bo tutaj dosyć ostre światło na mnie pada. Natomiast ja tutaj w lustrze różnicę zdecydowanie widzę, więc ta maseczka bardzo mi się podoba. Cieszę się, że mam jeszcze dwie te maseczki, więc z miłą chęcią użyję ponownie. I teraz dwa ostatnie produkty. Jeden, który naprawdę jest dla mnie hitem, a drugi, który jest taki przeciętny, szczerze powiedziawszy. I mowa tutaj o serum i o ampułkach pod oczy, w ogóle na okolice wokół oczu. Tak te produkty wyglądają. To są ampułki, takie, też jak na to mówię, rybki, bo one mają takie ogonki, które się po prostu używa. Takie żelowe ampułki, które mają w środku bardzo, bardzo przyjemną esencję i zaraz wam to pokażę. I co jest też super, to to, że te ampułki są pakowane po kilka sztuk w takie woreczki, więc jeżeli jedziecie na wyjazd, to nie musicie brać całego tego opakowania, tylko spokojnie możecie sobie jedną, dwie, trzy takie saszetki zabrać i tyle. Więc w środku mamy 5 kapsułek właśnie takiej saszetce. Ja, że już ich używam, mam tutaj jedną ostatnią, która mi się zachowała właśnie w tej jednej saszetce, więc ją sobie użyję. I to są kapsułki, które przede wszystkim mają działać anti-aging, czyli mają działać na nasze zmarszczki, ale drugie ich zadanie to to, że też mają właśnie niwelować nasze cienie pod oczami. I ja tych ampułek używam razem z tymi płatkami. Płatki używam na dzień, ampułki na noc. Płatki jakiegoś spektakularnego efektu na mnie nie wywarły, natomiast rzeczywiście cienie mam mniejsze. Natomiast to, jak działają te ampułki, to jest po prostu niesamowite. To jest taka właśnie złota rybka. Tu sobie odrywamy tą końcówkę. W środku jest bardzo dużo tej esencji. Ona by spokojnie starczyła nam na całą twarz. Ja na całą twarz nie stosuję z tego względu, że one są właśnie typowo przeznaczone pod oczy. Natomiast jeżeli macie ochotę, to możecie. I w środku jest taki jakby... To nie jest do końca żel. Powiedziałabym, że to jest taka troszeczkę konsystencja ciekłego miodu. To jest tak po prostu przyjemne. Bardzo dużo jest tej substancji, więc możecie sobie tutaj na całą tą okolicę porządnie ten produkt nałożyć. Co jest super, to to, że jeżeli nakładacie te ampułki na noc, to pozostaje wam wokół oczu właśnie taka bardzo gruba warstwa tego produktu, który zostaje aż na drugi dzień, natomiast na drugi dzień ta okolica wokół oczu ma taki delikatny tylko film, ale czuć, że coś tam właśnie było na tą skórę nakładane. Niesamowicie moje tutaj zmarszczki są nawilżone, delikatnie może też spłycone, szczególnie tutaj z tej strony, bo moje prawe oko ma te zmarszczki zdecydowanie bardziej takie delikatne, bardziej płaskie, natomiast tutaj są zdecydowanie głębsze i widzę delikatną różnicę od zewnętrznej strony, że tutaj tam zmarszczka się spłyciła i zobaczcie, ja się cała będę teraz świecić wokół oczu, a tu cały czas wyciskam z tej ampułki, bo tego produktu naprawdę, zobaczcie ile tego jest, teraz wycisnę już z samego końca i zobaczcie, jeszcze jest po prostu mnóstwo tego produktu. Raz mi się zdarzyło, że nałożyłam sobie z ampułki prosto ten preparat tutaj na górę, na górną powiekę i nie zauważyłam, kiedy mi ten preparat po prostu wpadł do oka i co było najśmieszniejsze, byłam przekonana, że zaraz będę po prostu moje oczy pocierać, że będą łzawi, że będą czerwone i właśnie takie szczypiące. Okazało się, że moje oczy w ogóle nie odczuły, że cokolwiek do nich po prostu się wlało. Więc produkt zdecydowanie nadaje się również do oczu wrażliwych. Ja takie oczy mam i tak jak mówię, nic mi się nie zadziało.
Ta esencja jest bardzo konkretna, bardzo mocno nawilża, pozostawia właśnie taki bardzo mocny film. Natomiast na drugi dzień rano ten film dalej pozostaje, ale już jest zdecydowanie bardziej delikatny. Skóra jest niesamowicie nawilżona, wygładzona. Tutaj mają te ampułki też działać na sprężystość skóry. Ja jeszcze nie mam takiego problemu, więc ciężko mi to ocenić. Natomiast pod względem właśnie zadbania o tą okolicę jestem niesamowicie zadowolona. Robi się mała konkurencja dla mojego arganowego kremu pod oczy znakomi, bo mam wrażenie, że ten produkt działa jeszcze lepiej, ale dajcie mi jeszcze trochę czasu na ich stosowanie. I ostatnia rzecz, która wydaje mi się być dosyć przeciętną, to właśnie serum, które Wam pokazywałam przed chwilą. Jest to serum takie hialuronowe, nawilżające ze śluzem ślimaka i stosując już gdzieś mniej więcej 1,5 tygodnia, zobaczcie, już nie mam prawie połowy opakowania, więc po prostu wydajność tego produktu no dosyć kiepska. Mamy tutaj 15 ml, to jest taka wodno-żelowa konsystencja, bardzo przyjemna, bo się to szybko rozprowadza, natomiast właśnie wydajność tego produktu kiepska. Myślę, że starczy mi ten produkt jedynie może na miesiąc użytkowania, co nie zmienia faktu, że całkiem fajnie działa. Nie nawilża może jakoś bardzo spektakularnie, ale nawilża. Ja ostatnio testowałam ten produkt samodzielnie, nie nakładałam już nic więcej na twarz, żeby zobaczyć właśnie jak on sobie poradzi z nawilżeniem i nie jest źle, jest całkiem w porządku. Natomiast ja jednak, że mam skórę na przykład na policzkach bardzo suchą, wolałabym jeszcze sobie nałożyć na to serum jakiś krem. Jeżeli bym stosowała na szyję i na dekolt, no to automatycznie serum byłoby jeszcze bardziej niewydajne, więc zwróćcie na to uwagę. Ono się podobno też ma bardzo fajnie sprawdzić, jeżeli macie jakieś blizny potrądzikowe. Ja tu mam jedną bliznę, która mi została po ospie. Nie zauważyłam jakiegoś specjalnego spłycenia, natomiast jak kiedyś używałam z Bentona serum właśnie typowo ze śluzem ślimaka i mam wrażenie, że to serum właśnie zadziałało i trochę mi tą bliznę spłyciło, więc tutaj tak naprawdę już nie ma czego ratować i leczyć. Bo tutaj ta blizna jest naprawdę bardzo, bardzo płytka. Bardzo fajnie ten produkt nawilża twarz. Ja nakładając go samodzielnie, teraz spokojnie mogę zrobić makijaż. Natomiast jeżeli używacie tych kapsułek, to polecałabym do użytku tylko wieczorem, bo właśnie ta skóra pozostaje taka bardzo, może nie tłusta, ale jest ta konsystencja tego produktu specyficzna. Ona zostaje wokół oka, więc myślę, że makijaż by się po prostu na tym nie trzymał. Więc kapsułki zdecydowanie właśnie na wieczór. Spokojnie potem ten produkt może sobie przez całą noc na Waszej okolicy wokół oczu działać. Serum używam rano i wieczorem, no i tak jak mówię, strasznie mało wydajne. No i to cały mój test wszystkich produktów. Dajcie znać, co sądzicie. Mam wrażenie, że w ogóle stan mojej cery się poprawił. Widzieliście na początku filmu przebitkę, jak moja skóra wyglądała przed stosowaniem tych produktów i teraz możecie zobaczyć, jak wygląda teraz. Jakieś wszelkie pryszcze, które miałam, zdążyły mi się zagoić, pozostały jakieś delikatne przebarwienia jedynie. Natomiast mam wrażenie, że to nie jest kwestia z tych produktów, tylko że po prostu same się te pryszcze zagoiły, bo ja ogólnie nie mam skłonności do jakichś bardzo dużych wyprysków. Coś mi czasami wyskoczy, zniknie i po sprawie. No i moja cera no, aktualnie właśnie jest znowu w tym dobrym stanie. Ja, jeżeli bym miała Wam coś z tych wszystkich produktów polecić, to zdecydowanie właśnie te ampułki, bo moim zdaniem to jest hicior i dużo dziewczyn poleca właśnie te płatki i ja jakoś mam właśnie mieszane uczucia, zdecydowanie bardziej polecam Wam właśnie te ampułki. Spodobała mi się te też ta maska z witaminą C bardzo ładnie rozjaśniła moją twarz. Jestem ciekawa tej regulacji wydzielania sebum, czy rzeczywiście ta maska będzie tak działać. Bardzo dobre są też te płatki, natomiast ja bym polecała, jeżeli nie macie żadnych przeciwwskazań do robienia sobie parówki, to przed takimi plastrami warto ją zrobić, ona fajnie otworzy Wam porę i myślę, że wyjdzie jeszcze więcej wągrów, niż gdybyście tego nie zrobiły, więc jeśli chodzi o płatki, też mi się bardzo podobają. Natomiast serum właśnie i te płatki pod oczy, takie przeciętne, ale jeszcze ich nie skreślam, jeszcze będę testować. Dajcie znać, czy znacie markę Lanbena, czy miałyście z nią kontakt. Z tego co wiem, ona jest dostępna na AliExpress, ale też można ich produkty zamówić na Amazonie na przykład, ewentualnie właśnie z ich oryginalnej strony lanbena.com. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie, chętnie Wam odpowiem. Dajcie znać, co sądzicie. Na dzisiaj to tyle, widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, buziaki, pa, pa.